Witajcie kochani, witajcie na króciutko. Dzisiaj mamy 2 października, więc ciągle jest ta energia emocji i czasami irytacji, no bo to w końcu jakby nie było, pełnia księżyca ciągle w baranie. Nie jest jeden dzień event, że tylko bum, tyle i tyle godzin, czy jedną godzinę i po wszystkim. To, co widzicie przed sobą, to jest most w San Francisco w Kalifornii. Ja kilka razy jeździłam przez niego i raz było zupełnie czyściusieńko pięknie, a innym razem już jechałam w kompletnej mgle. Dlatego ten most jest pomarańczowy i to taki pomarańczowy o wiele bystrzejszy niż tutaj pokazany jakoś dziwnie. Dlaczego? Dlatego, żeby go w ogóle było widać, na przykład z powietrza, żeby nikt nie uderzył w ten most. I oczywiście bardzo dobrze oświetlony. Ale to, że jest tam mgła, to nawiązuje do mojej wizji, która, widzicie, coraz więcej nabiera sensu. Otóż pamiętacie, że było powiedziane, że dyma zadyma i potem, że będzie ta druga fala zemsty nietoperza, czyli samobójstwa bądź morderstwa. I morderstwa. I samobójstwa, no to już się o tym słyszy. Te morderstwa, to mówię, jakie to mogą być morderstwa? No i patrzcie, że dzisiaj rano wstaję i czytam wiadomości, tu lokalne, na miejscu, gdzie ja jestem. Bardzo spokojne miejsce. No i nie zaraz przy mnie, dalej na południe, bo w Lacey Township jest taka restauracyjka, no to jest diner, czyli taka jadłodajnia, no ale ciągle restauracyjka, gdzie właściciel, już wam o tym opowiadałam, za nic nie chciał poddać się temu, żeby zamknąć swój biznes, bo mówi, 30 lat to prowadziłem, ja teraz tego nie zamknę, tylko dlatego, że wy chcecie, czyli wy władze. No i był karany chyba ze 4 razy, że ma zamknąć. Kiedy mu przyszli, zamknęli, on przyszedł, przeciął zamki i mimo wszystko biznes otworzył. No teraz już można jeść wewnątrz, tylko trzeba zachować dystans. No i co się właśnie w tej restauracyjce wydarzyło? I to zdaje się wczoraj, jeśli się nie mylę, w pełni księżyca. Otóż jedli tam bajkerzy, czyli ci, jak to my mówimy, no, na motocyklach, harlejowcy. I podszedł do nich pan z tego wynika, 78-letni, który zaczął kłócić się z jednym z tych ludzi, pewno jakimś czołowym harlejowcem. No, właściciel wyprosił na zewnątrz, żeby wyszli i tam się kłócili. No i na parkingu dalej podskakiwał, dokazywał, widać, ten starszy człowiek. Dlaczego ja myślę, że to mogło pójść o maseczki, czy o to, że może ci harlejowcy siedzieli za blisko siebie? Ja naprawdę podejrzewam, że tak to było, no ale to nie gadka do harlejowców, to są prawdziwi faceci. Chcą im tam opowiadać o jakichś maseczkach. No, będziemy znać więcej szczegółów, bo na razie nic więcej nie podane. Co jest podane, to to, że ten starszy 78-letni pan kłócił się z tym harlejowcem i 54-letni harlejowiec w końcu uderzył go w twarz. Ale tak mu przyłożył, że ten starszy upadł pewno na jakiś cement czy asfalt. No i nie wiem, czy dojechał do szpitala żywy, no bo nie żyje. Więc jest morderstwo. Nawet jeżeli niechcący, niecelowe, ale pewno to tak się zakończy. No, dochodzenie oczywiście trwa.
Ale dlatego robię ten filmik, bo widzicie, jeszcze i pełnia księżyca. Emocje wzrastają, więc teraz rozumiecie, kiedy ja mówię pełnia księżyca pierwszego i potem 31. Dużo rzeczy będzie odbierany emocjonalnie. Ludzie będą podnieceni mocno sytuacją. No i pójdzie albo, nie daj Panie Boże, to samobójstwo, co to jest depresja skierowana wewnątrz, niemoc, bezsilność i rezygnacja, albo pójdzie ta złość na zewnątrz. No i się tak może zakończyć, jak tu widzicie. Ja widziałam, że ludzie już na drogach są bystrzejsi, przecinają komuś, no bo to są emocje silne, silne uczucia wewnętrzne i się uzewnętrzniają. Więc trzeba być, kochani, ekstra uważnymi, spokojnymi, uziemiać się, spacerować, tańczyć, jak wam to już pokazałam, ja to robiłam w pełni księżyca. Masz za dużo energii, masz dużo wewnętrznej złości, pracuj nad sobą. Ten człowiek zamiast się kłócić, no może nie wiedział, że jest pełnia księżyca. Zamiast się kłócić z o wiele młodszym od siebie takim harlejowcem, to powinien był wyjść, jak mu się nie podobało. Wyjść, usunąć się. No tak by człowiek postąpił rozsądny, a nie jeszcze wyjść na zewnątrz i dalej się kłócić i podskakiwać. No, jak wy odbieracie, to odbieracie, ale pomyślałam sobie, że to jest tak świetnie połączone z tą moją wizją. Ludzie będą coraz bardziej nerwowi, a ja widzę, co się dzieje. No, czwartego dołącza jeszcze Pluton, idzie do przodu. Coraz więcej złości, coraz więcej nerwów. Opowiadałam tylko co wczoraj o debacie prezydenckiej w USA. A tu słyszę, dzisiaj budzę się do następnej nowiny, że prezydent Trump i jego żona Melania mają zemstę nietoperza. I to jest bardzo ciekawe, bo ja nie wiem, czy to też nie jest ta mgła i zadyma jakaś, czy to, no może być, oczywiście, że wszystko może być, ale akurat tak się składa, że na tej debacie prezydent Trump przygadał Joe Biden, jaki on wiecznie przerażony i nosi maskę pod same oczy. No bo tu chodziło o znowu o to, że nie zamknięty cały kraj, że niebezpiecznie się republikanie mają, no tak jak harlejowcy. Ja akurat tak się składa, że ja rozumiem. Jest zalecenie, wchodzisz do tego sklepu, no nie wpuszczę cię nawet, jeżeli tej maski nie masz. Tu u nas nie wpuszczą, wyproszą, więc trzeba mieć tę maskę. Ale poza, ja osobiście jej nie noszę, bo ja uważam, że ona mnie szkodzi. Ja to wręcz odczuwam. Ja się źle po niej czuję. Więc to jest moja wolność i swoboda. Tam, gdzie trzeba, trzeba. Gdzie można nie, to nie. Jadę sama w samochodzie, maski nie mam, ale ludzie już są naprawdę, nie żartuję, w masce w samochodzie, w masce na ulicy, w masce nad oceanem, w masce wszędzie. Ludzie przerażeni są i to jest też ta mgła, ten strach. No a teraz jeszcze jak się mówi, o, śmiał się z masek i teraz jest zamknięty w Białym Domu z Melanią, z żoną i mają kwarantannę. I teraz badają, kto może inny może mieć. Bo prezydent podobno nie miał żadnych symptomów teraz. Jak długo to było? No więc następne domysły. I tylko się domyślamy, i tylko kombinujemy, co może jest, czy to jest prawda, czy nieprawda, co się za tym kryje, o co tu tak naprawdę chodzi, bo tu jest czas wyborów, jeszcze na dodatek u nas w Stanach. Więc to jest tak, tak właśnie się patrzy na ten most i szuka się jakichś znaków, i szuka się, co może jest prawdą, a co nie jest, a ta reszta to jest ta zadyma, ta kompletna mgła. Jak muszę wam powiedzieć, że jest ta mgła, jechałam tym mostem, jak byłam taka właśnie mgła,
to nic nie widać, tylko co przed sobą, wszyscy zwalniają do minimum szybkości, jedzie się bardzo powoli, bardzo ostrożnie, tam się nie szaleje. No i właśnie tak dzisiaj trzeba. Nie wychodzić, zaczynać kłótnie nie daj Panie Boże, uderzyć kogoś. Może myślał, że tego harlejowca od tak sobie uderzył w twarz. No a tamten ci wziął, upadł, głowę uderzył widać o ten beton czy o coś i po człowieku. Więc pomalutku, spokojnie, cierpliwie przejdziemy przez to. To jest miesiąc, że dużo się może wyjaśnić, pokazać, bo od tego są te dwie pełnie księżyca i ta energia. Łącznie z tym Plutonem, który już 4 rusza do przodu. Doda więcej mocy. Więcej będzie złości, frustracji, może restrykcji. Dlatego tak nagle wszyscy zaczynają chorować, żeby może znowu nas pozamykać w domu. Ale nie myślę, żeby to było tak właśnie. Ja myślę, że już wiedzą, że z tym nie będą mieli za dużo szczęścia, bo ludzie są już zbuntowani, więc właśnie może się zacznie ta moja wizja naprawdę, nie daj Panie Boże, sprawdzać. Ale nawołuję do ostrożności. Uziemiajmy się, ściskajmy te drzewa, spacerujmy, biegajmy, wyrzućmy z siebie złość w zupełnie inny sposób. Gimnastyka, ruch, taniec, jazda na rowerze, przejażdżka, weekend fajnie gdzieś spędzony, samej samemu, bądź z ukochaną osobą. Zresztą to też już się zmienia, bo kiedy to robię, to drugi. Wenus zmienia znaki na pannę. A Wenus w pannie, Wenus planeta miłości, przyjemności, romansu. W pannie jest praktyczna, konkretna, prawdziwa. Przygląda się uważnie temu, co jest istotne. Ale tu dochodzi jeszcze fakt, że nie tylko chodzi o patrzymy sobie w oczy i tak pięknie się zaczyna, a potem mówimy, och, a tak miało być pięknie. Tu chodzi o połączenie na poziomie dusz. A więc to nie jest na chwilę, na moment, na miesiąc, na rok, tylko... Owszem, jedni przychodzą na całe życie, inni na 30 lat, inni tylko na rok. Ale głębiej sobie spojrzeć w ten związek, który was łączy. Okay? Więc tak to już będzie. Mocy będzie przybywać. Ja, kochani, życzę cudownego dnia i reszty dni. Buziaczki, uściski. Pa, pa.